Jaka jest, pani profesor, odpowiedzialność Kościoła za wyrządzone szkody? To bardzo ciekawe pytanie, dlatego że na przestrzeni ostatnich 50 lat, zarówno w Europie, jak i w Polsce, odpowiedzialność osób prawnych, czyli sztucznych tworów, za działanie tych, którzy działają w ramach tej struktury, czy to jako pracownicy, czy to jako funkcjonariusze, czy zresztą z innego tytułu, podlegała wyraźnej ewolucji. Ta odpowiedzialność szła w kierunku tego, że każdy, kto działa w ramach tej struktury i działa na rzecz tej struktury, jeżeli wyrządzi szkodę swoim postępowaniem, to ta sama struktura ponosi za niego odpowiedzialność. To jest dosyć skomplikowane z punktu widzenia jurydycznego sytuacja, więc nie chcę Państwa nudzić, bo to akurat chyba nie do Państwa telewizji. Natomiast wspominam o tym dlatego, że warto mówić o tej sprawie w związku z pewnymi aktualnościami zdarzającymi się w naszym życiu. Otóż to nie jest tak, jak zdarza się słyszeć ze strony kościelnej, że jeżeli ksiądz wyrządzi szkodę, obojętne, czy jakimiś czynami nieetycznymi w zakresie obyczajowości, czy wyrządzi szkodę dlatego, że sprzeniewierzy zbierane ofiary, że zawsze jest tak, że jeżeli wobec tego jednostka dopuszcza się szkody w granicach naruszenia prawa, to odpowiada sama ta jednostka, a struktura, w ramach której działał, nigdy nie. Otóż odpowiadam na to, że jeżeli ktoś by chciał przestudiować dzieje rozwoju odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby prawne odpowiadające na podstawie prawa państwowego, czyli prawa świeckiego, zarówno we Francji, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, to by dopatrzył się wtedy ogromnego niezrozumienia, jakie zachodzi na styku pomiędzy ludźmi, którzy chcą doprowadzić do pokrycia szkód wyrządzonych przez księży, przez struktury kościelne i oczekiwań tych struktur kościelnych. Ja odnoszę zresztą wrażenie, że to bardzo nieprzyjemne zderzenie dwóch postaw, z jednej strony nadmiernych oczekiwań, a z drugiej strony jak to czegoś od nas chcą, jest związane po prostu z nieprzebyciem przez Kościół katolicki, przez prawników Kościoła katolickiego, całej drogi ewolucyjnej, którą odpowiedzialność osoby prawnej przeszła w Europie i w Polsce mniej więcej na przestrzeni drugiej połowy XX wieku aż do naszych czasów. Ja liczę na to, że przynajmniej polskie sądy, które będą o tych sprawach orzekały, okażą się równie aksjologicznie wyrobione, jak w swoim czasie okazały się te same polskie sądy, tylko jeszcze pod rządem prawa Polski Ludowej, kiedy decydowały o tym, że na przykład policjant, który dopuści się kradzieży przy czynnościach urzędowych, powoduje odpowiedzialność struktur, w których działa. Dlatego, że tak jak policjant w mundurze jest zawsze na służbie, odnoszę wrażenie, że również ksiądz przy wykonywaniu swoich czynności urzędowych, jeżeli dopuszcza się wyrządzenia szkód, również powinien ponosić odpowiedzialność za wyrządzone przez niego szkody nie tylko sam ksiądz, ale również struktura, w ramach której działa. To się wydaje z pozoru oczywiste, ale u nas na razie jeszcze nie jest, a jest to bez wątpienia bardzo ważny temat. Będziemy wobec tego obserwowali, ja jako prawnik będę to obserwowała z najwyższym zainteresowaniem. No, my również, jako nasza telewizja. Dziękujemy pani profesor bardzo. Dziękuję Państwu.